Zmarnowali się, bo nie dałeś mnie zjeść. Co zmarnowali? Pójdę do Hoboka. To, a po chuj tyle kupiłaś, kurwa, jak nie wiem co. Ja nie wiem, nie rozumiem. Szanowne państwo, kochani moi, jeszcze. Ciężko mówić. Zamknąłem oczy. Otrzymałem teraz list. Telefon, przepraszam. Nie list, ale telefon. Od widza jednego, że Jarek Meksykano nagrywa na mnie różne i wyzywa mnie. Knurem, nie knurem. I tak dalej. Słuchaj właśnie, że ty oponami, jakimiś dętkami palisz, butami starymi. To, że knur to nagrał. To nagrał. Szanowny państwo, kochani moi. Proszę jego, ja mam apel. Dziękuję bardzo. Mam apel do YouTube. Czy tak może człowiek człowieka obrażać? Tak jak ty mnie obrażasz. Czy tak może wyzywać no, bany od knurów? Dlaczego Jarosława Andrzejewskiego Meksykanu nie zbanujecie? Dowiedziałem się, że on chra i to prawda. Że on spożywa alkohol, to prawda. I to bardzo, bardzo często spożywa. A ja spożywam. Ja spam. Szanowny państwo, kochani moi. On tylko... Halo. On tylko może i na pewno jeszcze zażywać środki oburzające. O, już, no, następne, kurwa, jaja. Z tego powodu, że on do tego jest zdolny. A później na mnie... Jak nie wiesz... A później na mnie gadasz, głupoty, nagrywasz jak knurem i tak dalej. Szanowne państwo, kochani moi, ja bardzo was proszę i do prezesa YouTube apeluję, całego szefa YouTube, ale a żeby nie, jego... Ja proszę, żeby mi wszystkie, co jest, co nagrywam, wszystko usunęli mi te filmy i ja nie a żeby na jego kanału już. Wszystkie filmy zostali skasowane i zablokowane. O, ja czekam już. Nie dla majora. Ja ty nie jestem potrzebny. Nie dla majora, ja nie tylko dla Meksykana. Dla Meksykana. Z wariatami nie nagrywa. Bo z tego powodu, że on mnie wyzywa, przezywa różnie, a obiecuję, że on mnie będzie pomagać. Gdzie jego słowa? Pytam, panie Jarosławie, panie Meksykano, panie Andrzejewski, gdzie pana słowa? Poszli chyba na wiatr. Tak. Szanowne państwo, kochani moi. Naprawdę. Weźcie jego, zbanujcie. Bo co się dowiedziałem? Że tak się napijecie alkoholu, że nawet żygasz krwią. Nie wiem, czy to prawda, ale do mnie telefon był. I ja podejrzewam, że to może być. Że to może być. Z tego powodu, że jak za dużo alkoholu we krwi, to on żyga alkohol, tym krwią. Żyga. I bardzo proszę, ażeby zbanowali się dla jego kanał, dla Meksykana, żeby nie mógł nagrywać filmów na żadnym kanale, na żadnym YouTubie. Całkowicie zablokujcie jemu kanały.
żeby jemu to skończyło się. Lewe! Nagrywanie! Lewe, o! To może nagrywać. Filmów na mnie, obrażających mnie. Bo jest ustawa. No właśnie, ty łamiesz wszystkie ustawy. Bo jest ustawa, że tylko, panie majorze, tylko ja łamię. A tak, Meksykany nie łamie, ktoś inny nie łamie, a ja łamię. Ja na każdym kroku na skinięcia paluszka. Panie Knurze, pan łamiesz ustawy śmieciu, szmacie i tak dalej. Gnoju, śmierdzisz. Dlaczego się nie myjesz? Dlaczego to? Dlaczego to? Co? Czyje to słowa? Pytam! Moje? Czy ja do pana źle się odnoszę? Krzyczysz. Idź do studni, wpierdol się do studni i tam sobie krzycz. Panie majorze, tu nie tylko krzyczeć, ale tu trzeba... Nieraz płakałem. Widzimy, że mury porobili całe te... Ale nieraz płakałem, wylewałem łzy. No. Temu ci powiedziałem. Żeby nie ja. Tutaj nie tu mam świadkę siedzi. Świadek. Żeby nie ja. To powiem otwarcie. Ty by nie wyszedł z wytrzeźwiałki. Ale ja zacząłem apelować razem z Janem. Rano bym sobie wyszedł. Sobie odpoczywałem, sobie razem wyspałem z Janem. Się. Weź zamknij tą dupę, kurwa, grubą swoją. Bardzo ładnie mówisz. To zamknęliby mnie na amen. Dziękuję bardzo panu. No właśnie, ja dziękuję, że tak halo. Mi non stop ubliżasz i niszczysz moje zdanie. Proszę? No, prokurator, przepraszam bardzo. 25 lat. 25 lat. O cholera, 25 lat. Już tyle? A myślałem, że będzie mniej. A 25? To można wytrzymać. Nie, żadnego do mnie węgla nie dotarło. Tak. Proszę pana, ja na Świętego Andrzeja w Oboli nie mieszkam. Ja mieszkam na ulicy Szkolnej 17. No w Szkolnej to uczysz się, to szkoła jest. Proszę pana, to podał Meksykanom swój adres, proszę szkoła pana. Szkolna 17, to już jest szkoła, wariacka. I proszę pana, na dziś, ja nie wiem, dlaczego pan tam węgiel wysłał. Proszę pana. Tam właśnie jest taka szkoła, taka durna. Proszę pana, to teraz pan musisz wyjaśnić dla mnie, dlaczego pan, a mój adres jest podany na stronie internetowej, Szkolna 17, kod 15640 Białystok. Rower lewy, rower prawy. Proszę pana, teraz pan musisz wyjaśnić, dlaczego pan wysłał na Meksykana adres... węgiel mój. Dlaczego? Proszę pana, proszę nie wysyłać na Meksykana adres żadnego towaru, proszę pana, bo on odsyła, która mieszka Ewa, nie w Krakowie, tylko tutaj w Starocielcach. Ja już zbadałem, proszę pana, gdzie ta Ewa mieszka i on odsyła ten węgiel, odsyła do Ewki ten węgiel. Ja gdzieś... I dziś niedziela, to zaraz ja z takim człowiekiem poproszę, żeby przejechać się w jedno miejsce. Ja zrobię zdjęcie, proszę pana, bo na pewno leży ten węgiel na podwórku jeszcze i zrobię zdjęcie i będę miał czarno na białym, proszę pana. A jaka firma dostarczała? Teraz nie. Banany, teraz będą pomarańcze. Teraz do zoranku to pipaszki się nie śmierdzi.
proszę pana.